Nowy granat! Wisła! 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 Klub sportowy Wisła Puławy obchodzi w tym roku 100. rocznicę istnienia. Z tej okazji osoby związane z klubem zorganizowały mecz pokoleń, w którym zmierzyli się byli zawodnicy klubu. Fajnie to wygląda, pogoda idealnie dopisała. Kibiców coraz więcej przychodzi, tak więc to jest taka nagroda dla nich za te wszystkie lata, którzy gdzieś tam dopingują. I podziękowanie dla tych zawodników, którzy kawał serca zostawili na boisku. Wszyscy, którzy w jakimkolwiek stopniu, a przede wszystkim tym większym, przyczynili się do tego, że Wisła od 100 lat istnieje, gra coraz wyżej. Mimo, że nawet na najniższych szczeblach grali niektórzy zawodnicy, natomiast bez ich gry nie byłoby teraz Wisły, tak prawdę powiedziawszy. Tak więc chcieliśmy właśnie tym wszystkim zawodnikom podziękować. No i mam nadzieję, że to święto będzie dla nich też. 100 lat temu, jak wspomniałem, zaczęła się ta historia, którą dzisiaj pielęgnujemy w sercu, bo pamiętamy, że Puławy to Wisła, a Wisła to Puławy. Mamy tutaj przykład niesamowitej rzeczy. Oddolna inicjatywa kilku osób, którzy chcieli zrobić, uczcić jubileuszem, meczem jubileuszowym, meczem pokoleń, pokazać, jak można grać, pokazać historię wszystkich ludzi, którzy budowali sportem, budowali swoim czasem, całym sobą klub Wisła.